rewanż będzie całkiem innym widowiskiem, musimy być do niego bardzo dobrze przygotowani. Druga rzecz ważna, myślę, że niedawno graliśmy tutaj jeszcze na poziomie rozgrywek z pierwszej ligi i widzieliście panowie Górnika i dzisiaj Górnika i sami możecie ocenić, jak ten Górnik się zmienił, jak ten Górnik się zmienił indywidualnie, ale i zespołowo i to też dla nas jest jak gdyby takie obrazowe porównanie tego, co robiliśmy niecały rok temu, a teraz w którą stronę idziemy i co musimy więcej zrobić. I trzecia rzecz taka dla mnie ważna, podsumowując ten mecz, to jest tworzymy zespół. Oczywiście możemy mówić o pewnych zawodnikach, ale dla mnie najważniejsze, że wszyscy tworzymy jeden monolit. Nie wszystkie decyzje są dobre, nie wszystkie decyzje są takie, z których się gdzieś tam, które kończą się pozytywnie, ale najważniejsze jest to, że pracujemy po to, żeby wygrywał zespół, żeby wygrywał Górnik. Dziękuję bardzo. Cóż, na pewno zostaliśmy wypunktowani przez zespół Górnika. Myślę, że to było tak, jakbyśmy to na boks przełożyli. Wypunktowanie, dobry bokser wypunktował drugiego boksera, który ustał na nogach i który do ostatniego momentu próbował odwrócić losy spotkania. Podjęliśmy trzy zmiany ofensywne. Chcieliśmy dążyć do jak najkorzystniejszego wyniku. Sytuację stworzyliśmy, ale niestety zabrakło tej skuteczności, żeby zdobyć bramkę albo bardzo dobra interwencja bramkarza Loski. Na pewno jest jeszcze rewanż. Nadzieja umiera ostatnia i my taką nadzieję mamy i mamy nadzieję na to, że zagramy dobry mecz w Zabrzu. Na pewno cieszy do końca postawa chłopaków, do końca taka determinacja w dążeniu do odwrócenia tych losów i zmniejszenia rezultatu. Troszkę martwią zbyt łatwo stracone bramki, szczególnie rzut karny, druga i trzecia bramka, no ale szczególnie dwie te po rzucie karnym. Gramy dalej.